Za nami iSmooth 69e, samochód, kamper, który na każdych targach, gdzie się pojawia, wzbudza duże zainteresowanie. Nie inaczej jest tutaj na targach Mowera we Friedrichshafen. Ze mną jest Marcin Pioszklewicz, dzień dobry. Witam. Dealer Nissan Bischoff w Polsce, tak. Ale też prywatnie posiadasz takiego właśnie auta. Szczęśliwy posiadasz. Szczęśliwy posiadasz. Któż mógłby nam to auto zaprezentować lepiej niż użytkownik właśnie? Proszę, opowiedz nam, pokaż, jak to auto się sprawuje. Ten samochód jest trochę znany już w Polsce, bo już kilka razy na ten temat żeśmy rozmawiali. Pokazywaliśmy go na kilku imprezach, na targach w Poznaniu, w Warszawie. Nissan Bischoff iSmooth. Najlżejsza Integra, jaka jest produkowana w kategorii do 3,5 tony. Ja osobiście mam dokładnie ten sam samochód, ten sam model 69, czyli to jest auto, które ma niecałe 7 metrów długości. Jest, z tyłu ma dwa osobne łóżka z możliwością połączenia w całość, także trzy osoby spokojnie mogą spać z tyłu, plus jest rozkładane łóżko. Jest opcja, że on jest standardowo na 4 osoby, może być tak samo na 5 osób. Masa tego samochodu. W wersji podstawowej auto waży 2860 kg, tylko to jest, mówię, wersja podstawowa, czyli bez markizy, bez klimatyzacji, bez skrzyni automatycznej, taki sotę. W wersji takiej konkretnej waży w granicach 3150 kg. Konkretna to znaczy 180 koni, automat, markiza, klima, solary, wszystkie przetwornice napięcia, dwa akumulatory, wszystkie inne rzeczy, które są istotne w tak dość drogim samochodzie. Ale to i tak jest bardzo dobry wynik, 3100 kg. Moja wersja jest akurat, ja kupiłem taki pierwszy egzemplarz z fabryki, który jest wyposażony we wszystko, co jest na liście, czyli po prostu mamy full, łącznie ze stacjonarnym zbiornikiem do toalety, co jest rzadkością, że w kategorii samochodów do 3,5 tony jest zbiornik na fekalia o pojemności 120 litrów aż. Także mam porcelanowy kibelek, mam podłogówkę, ogrzewanie, Alde, właśnie zbiornik stacjonarny na gaz 50 litrów, klimatyzację, trumy, Aventa, markizę, trzy solary, dwie baterie, nawigację, Zenejka, wszystko, co można mieć. I to auto moje waży 3,240 samo. Tylko że jest absolutnie maksymalnie wyposażone. Powiedziałeś najlżejszy, czy to jest jedyny iSmooth na kategorię B? iSmoothy są dwa na kategorię B. Jeden jest model 6.9, czyli ten, który ma dwa osobne łóżka. On ma 7 metrów, a drugi jest 7.3 i to jest model z łóżkiem Queen's Bed, który ma 7.30. Okay. On jest identyczny jak ten właśnie z dwoma pojedynczymi, tylko dłuższy jest o te 30 cm, bo odsuwając łóżko w sypialni do tyłu, żeby było obejście dookoła łóżka, wydłużamy go o 30 cm. On jest 60 kg cięższy. Jesteśmy wewnątrz, zacznijmy może w takim razie od początku, a na początku szoferka Fiata Ducato. Podłożę, tak. Fiat Ducato, tylko i wyłącznie. Nie ma Mercedesa. Nie wiem dlaczego. Twierdzą, że po prostu podłoże Fiata Ducato jest na tyle sprawdzone i na tyle bezawaryjne, że nie ma sensu robienia na Mercedesie. Być może jest to trik reklamowy, a być może szykują na Mercedesie. Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Jest to wielka tajemnica. A właśnie nowy Fiat Ducato. Nowy Fiat Ducato mniej więcej od roku, dwóch, tak? Od tego roku jest na tej nowej desce. Jakie recenzje, jakie opinie zbiera nowy Fiat Ducato w Carvalingu? Sprzedaliśmy tych samochodów kilkadziesiąt w tym roku na tej nowej desce i wszyscy są zachwyceni tym silnikiem. Jest dużo cichszy od silnika 2.3, bo to jest nowy motor 2.2. Totalnie nowa konstrukcja. Nie mylić tego, broń Boże, z Fordem, bo dużo ludzi kojarzy, że to jest silnik fordowski PSA, czyli Citroen, Peugeot, Ford. To jest zupełnie inny silnik. To nie ma nic wspólnego, tylko pojemność jest dokładnie taka sama. Dużo cichszy i zużycie paliwa jest dużo fajniejsze, bo ja mam osobiście, jeżdżę tym jeszcze 2-3 i moje auto pali w granicach tam 12-13 litrów. Tym samochodem, jak się jedzie w granicach do 115, to jesteśmy w stanie zejść poniżej dychy. Co mało kto wierzy, że Integra może spalić poniżej dychy, ale jest to udowodnione, sprawdzone, można od nas wziąć na wypożyczalni. Mamy takie samochody na tym nowym Ducacie. Jak jest 180 koni, lekki samochód i ten automat 9-biegowy, koniecznie automat, bo ten automat robi robotę tak samo w zużyciu paliwa, bo on fajnie przenosi moment obrotowy, bo jest 9 biegów. My nawet nie czujemy, kiedy te biegi się zmieniają. Jak ktoś ma auto z grupy Volkswagena, to on bardzo podobnie zachowuje się jak DSG skrzynia. Czyli typowa volkswagenowska. Widzę, że Sebastian pokazuje tutaj detale. Tinkiety, wszystko, tak, akustyka, ale też filtry. Ściany i pewnie to, jak ta ściana wygląda, wygląda bardzo przyjemnie. Ma też wpływ na to, skoro jesteśmy jeszcze przy podróżowaniu, na akustykę. Sam słyszysz, jak rozmawiamy w tej chwili, że w tym samochodzie możemy gadać nawet szeptem i w tej chwili słyszymy się wszyscy bez żadnego problemu. I tak samo jest w trakcie jazdy. Jeżeli jedziemy, możemy jechać sobie 110, 115, 120
i tak samo rozmawiamy cicho. Tak samo jak my w tej chwili, tak samo jedziemy tym samochodem i tak samo się zachowujemy. Tu nie ma efektu trzeszczenia mebli, stukania szafek, jakichś tam poddźwięków, tak jak w tych tanich samochodach, nie wymieniam marek, wiadomo o jakie chodzi, to po prostu czasami trzeba hełmofony założyć, żeby tu na wzie jechać. Jasne. Tutaj co, wydłużamy sobie blat roboczy? Tak, wydłużamy blat roboczy. Tu jest zdjęta deska. Ta deska, która jest tutaj, ona wchodzi nam tu. Mhm. Tu jest jeszcze taki fajny myk, że tą część kuchni przesuwamy tutaj i mamy kuchenkę. I jeszcze teraz szafkę tą, która oddziela nam sypialnię, elektrycznie możemy podnieść do góry. I jeżeli na przykład gotujemy, a mamy jakieś pranie z tyłu, a nie chcemy, żeby nam coś tam śmierdziało w sypialni, to to sobie zamkniemy tutaj na maksa. Ale zobaczcie, jaki jest myk. Podzieliliśmy auto na dwie części. Mhm. W tej chwili mamy sypialnię osobno, tak jakby auto tutaj się kończyło. Mamy fajną kuchnię L-kę przy powiększeniu tego blatu. Przy tak małej kuchni, tu mamy blat roboczy, tu mamy kuchnię dwupalnikową, fajny zlew i tu jakby była ta deska, tu możemy sobie postawić garnek, tu możemy coś zrobić, tu możemy coś zrobić. Kuchnia w zupełności wystarczająca. Umówmy się, w tej klasie samochodu to jest auto dedykowane tak naprawdę dla dwóch osób, ewentualnie z dzieckiem, z dwójką małych, jeszcze tak. Ale nie jest to duży samochód Integra typu jak na przykład Rapido 7,5 metra, czy Cartago duże, czy Francia duża. To jest taki kompakt. To służy do fajnego, szybkiego przemieszczania się, ale tu uzyskujemy inne prędkości. Są dwie polityki u nas w kraju. Jedni kupują duże samochody 4,5 tony, bo nie jest przeważony, bo jest duży, bo jest wielki. I teraz, jeżeli ci ludzie używają tego samochodu, jeżdżąc zimą na przykład do Portugalii i mieszkają miesiąc w tym samochodzie, to ja tą politykę jak najbardziej popieram. Ale większość z nas niestety ma ograniczony ilość czasu na urlop i te wyjazdy są szybkie. To są takie wyjazdy weekendowe na 5 dni, na 10 dni do Chorwacji, na 10 dni do Włoch. I wtedy kupno takiego kompaktu jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bo latem siedzimy w większości czasu na zewnątrz. A tutaj spędzamy czas tylko wieczorem, jak pada deszcz, albo jak jest jakieś załamanie pogody. Auto idealnie nadające się na narty. Podwójna podłoga, podwozie Fiata Ducato, Alcorama. Na ramie dolna podłoga wykonana z kompozytu, bardzo lekka. Między nimi zbiorniki na brudną wodę i na czystą wodę, między podłogami, co w niektórych autach nawet na Alco są pod spodem podwieszane zbiorniki już. Tu mamy dostęp do tych zbiorników. Tu jest jeden zbiornik. Tu jest drugi zbiornik. Wszystko jest między podłogami. Ta przestrzeń jest podgrzewana między podłogami. Tu możemy jechać minus 20, minus 30. W krótkim rękawku możemy siedzieć i będzie perfekt. Seria 200 litrów czystej wody. W tej kategorii samochodów, w tej wadze też temat niespotykany. Absolutnym hitem jest łazienka. No właśnie. Pokażę wam na przykładzie, bo tego filmując samą łazienkę, tego nie wytłumaczymy. Zobaczcie, małe pomieszczenie. Teoretycznie nie ma natrysku. Jest kibelek, duży, porcelanowy, co też jest ważne, czyli to nie jest plastik, tylko to jest porcelana. Mocny, stabilny, nawet przy większej wadze to się nie kołyszy. Tak. Miejsca na boki dużo, miejsca do przodu dużo. Gazetę możemy sobie spokojnie tutaj czytać. Teraz wychodzimy, mamy tą samą przestrzeń. Wychodzę. Po rannej toalecie chcę wziąć prysznic. Przesuwam ścianę. Wchodzimy do środka. Zobaczcie, jaką mamy dużą toaletę. Na ramiona można się obrócić, miejsca do góry, duży szyberdach, dużo światła. To wszystko można lać wodą, bo to jest wszystko wykonane z kompozytu, z laminatów. Odpływ jest pod spodem, kwasówka. Wyciągamy natrys, zaczepiamy sobie tutaj, kąpiemy się. Zleci wszystko na dół, wychodzimy. Jedyne co, trzeba czekać, aż ta podłoga troszeczkę wyschnie, ewentualnie można wytrzeć ręcznikiem. Przesuwamy ścianę i z powrotem mamy elegancką toaletę. No właśnie, taka łazienka łączona, dzielona powiedzmy, to jest rozwiązanie, które pozwala na zaoszczędzenie miejsca, ale pewnie też trochę kilogramów się przy tym udało uciąć. Tak, tu jest wszystko walka o wagę w tym samochodzie. Tu jakbyśmy ściągnęli te filce, nie chcę demolować samochodu targowego, ale ja je znam już od podszewki. Zobaczcie, to się odsuwa na rzepach. Zobaczcie, jak jest wykonane auto. Tu jest aluminium w środku, blacha jest aluminium wewnątrz, zewnątrz. Wszystkie przewody instalacyjne są prowadzone między ścianami. To auto moje chłopaki na serwisie uwielbiają zbroić, bo tu nie trzeba nic wiercić.
Tu po prostu ściągamy filce, kładziemy instalację, wszystko co chcemy, szybciutko, zakładamy filce z powrotem. Po temacie. I nie dość, że mamy ścianę podwójną, blachę aluminiową wewnętrzną, zewnętrzną, izolację, kurtynę powietrzną i potem filc. To auto jest tak ciepłe, że tutaj to ogrzewanie dosłownie sobie pyrka. Domknijmy jeszcze temat łóżek. Sebastian wcześniej zaglądał, pokazywaliśmy już tą główną sypialnię. Opuścimy ten łóżko ale na dół. Widzę, że to jest jedyne łóżko w tym pojeździe, w tym konkretnym modelu. W tym akurat modelu tak. Tak, bo mamy opcję łóżka pod sufitem z przedniej części. Już tłumaczę. I o tym też rozmawialiśmy przy poprzednich targach, że jeżeli niekoniecznie potrzebujemy czterech miejsc, to się na tym łóżku warto zastanowić, bo wziąć je tylko po to, żeby użyć go raz w roku, to chyba niekoniecznie jest dobry pomysł. U nas jest takie przekonanie, na szczęście, które się zmienia w drugim kierunku, który ja propaguję od wielu lat. Zobaczcie tutaj, jak ja usiądę sobie w tym samochodzie, on nie ma łóżka, ma prosty dach i tu ma ładne szafki. Jak ja usiądę w małym samochodzie, ile mamy przestrzeni nad głową? Mamy bardzo dużo powietrza, bardzo dużo przestrzeni. Jeżeli kupujemy samochód dla siebie, a większość ludzi, których stać na takie auto, z reguły już ma dzieci małe odchowane, ewentualnie jeszcze chwilę pojeżdżą z rodzicami, a potem będą jeździli we dwójkę. Dla dwójki osób to łóżko przednie nie jest potrzebne. Ale nawet jeżeli chcemy mieć sytuację awaryjną i chcemy zabrać wnuczka, kogoś, znajomego, to zamawiając wersję bez łóżka, tak jak tutaj, czyli nie zabieramy sobie tej przestrzeni górnej, to jest opcja, że przesuwamy ten stolik i ta noga nie jest nogą stałą, tylko jest nogą teleskopową. Obracamy ten stolik, tak? Rozsuwamy ramę i zakładając nogę teleskopową i ustawiając odpowiednio ten stolik zjeżdża w dół i tu robimy normalne skanie i do tego producent dostarcza taką karimatę, taką grubości 4-5 cm, którą się rozkłada, żeby zniwelować różnice te powstałe z krzywizn ładnych poduszek. I tu spokojnie dwójka dzieciaków się wyśpi, także to, że zrezygnujemy z łóżka, nie znaczy, że to auto się stanie dwuosobowe. Mając tą nogę teleskopową, jest sytuacja, chcemy kogoś zabrać, składamy nogę. Nie mam akurat, nie mogę zademonstrować, ale to polega na tym w Nissanie, że podnosi się delikatnie do góry i wciska się w dół. Chodzi to idealnie, trwa to 30 sekund. A miejsca do jazdy 4? 4, tak. Bo tą ławkę, na której siedzisz w tej chwili, co też jest właśnie ciekawym patentem Nissana, siedzimy teraz face to face, tak twarz jest. Do twarzy. Mamy fajny, duży salon okrągły, ale chcemy jechać, to żeby jechać, jak wstaniesz, to tą ławkę możemy obrócić o 90 stopni w kierunku jazdy. Okay. I tu z tyłu wtedy będą pasy. Ten jest akurat dwuosobowy. Ten nie jest wyposażony w pasy, ale wszystko, co sprzedajemy do Polski, to te pasy tutaj są zainstalowane. Obracając tą ławkę o 90 stopni, mamy dwa siedziska w kierunku jazdy i dwójka dzieci może jechać z tyłu bez żadnego problemu. Nie jest to na pewno samochód dla czterech osób dorosłych, czyli dwie pary tym samochodem nie pojadą, bo on będzie po prostu za ciasny. To jest 2 plus 2, 2 plus 1, tak jak ja jeżdżę, idealnie. Mój syn śpi z przodu na tym opuszczanym łóżku. Gdybym mógł wybierać dzisiaj, bo ja ten samochód kupiłem po prostu w dobrej cenie jako samochód taki powystawowy i nie mogłem decydować, ja miałem pełne wyposażenie i wziąłem z łóżkiem, na pewno bym zamówił przy sytuacji rodziny 2 plus 1 z opuszczanym łóżkiem tutaj, z rozkładanym spaniem, a bez tego łóżka na górze. Dlatego, że w tej Integrze zawsze jest, w każdej jednej Integrze, jak nie ma łóżka opuszczonego, ta przestrzeń w kabinie, w salonie naszym jest dużo przyjemniejsza. Zobaczmy, ile przy małym samochodzie, który ma wysokość 2,75, czyli jest niskim autem, ile mamy podłogę, jeszcze prawda? Przestrzeni i podwójna podłoga z zbiornikiem między podłogami, a to wszystko udało się uzyskać i waga jeszcze, nie? Dwa pytania techniczne, organizacyjne na koniec, czyli cena i czas oczekiwania. Cena w zależności od konfiguracji. Tu jest bardzo wiele różnych dodatków. W Polsce sprzedajemy większość samochodów bardzo mocno wyposażonych z górnej półki i takie auto z górnej półki podchodzi na dzień dzisiejszy w cenie brutto, czyli z akcyzą. Akcyza duża, bo to jest silnik 2.2, tu nie ma innej opcji, żeby był dwulitrowy. To takie auto wychodzi z akcyzą, z VAT-em około 800 tysięcy złotych. Wersja taka tania, możemy zejść około 100 tysięcy złotych w dół, ale takich przypadków nie mamy. Po prostu u nas jest tak, że jak ktoś chce kupić ten samochód, to z reguły już zamawia kolor szary, dobre wyposażenie, bardzo dobre wyposażenie. Czas oczekiwania mamy zamówione samochody, które są dostępne kwiecień, maj.
One są skonfigurowane, także tu nie możemy zmienić konfiguracji. Następne są koniec lata. Tam jest jeszcze możliwość zmiany jakiejś opcji wnętrza, nie podwozia. A czas oczekiwania na taki skonfigurowany z komputera indywidualnie pod siebie to jest na dzień dzisiejszy około rok czasu. Okej, dziękuję bardzo. Trudno chyba bardziej rzetelną i taką uczciwą ocenę niż przedstawioną przez kogoś innego niż użytkownika tego pojazdu. Tak było w tym przypadku. Dziękujemy za uwagę. Łapka w górę, jeżeli podobał Wam się ten materiał.